Witam wszystkich na webinarium Skuteczny Content Marketing B2B. No, bardzo jestem zadowolony. Tutaj koledzy z reżyserki powiedzieli mi, że jest około 70 osób już zarejestrowanych teraz na tym webinarium. Bardzo się cieszę. Oczywiście jestem też przejęty. To pierwsze moje wystąpienie w takim formacie na Greenboxie. I no, kojarzy mi się bardzo nostalgicznie z czasami dzieciństwa. Kto dorastał w latach 80. pamięta Pi i Sigmę. Czyli no, rodzaj content marketingu, matematyki wykonanego przez PRL-owską telewizję. Czasy się zmieniły, teraz z wykorzystaniem tej samej technologii platforma NFPL, platforma content marketingowa, zapraszam Państwa na webinarium, które poprowadzę. Czym się zajmiemy? W pierwszej części, takiej bardziej teoretycznej, każda z dwóch części będzie zakończona sesją pytań. Postaram się Państwu jak najszybciej i no, jak najlepiej wyjaśnić, czym jest content marketing, dlaczego Twoja firma powinna go stosować już teraz i dlaczego content marketing jest stworzony dla sektora B2B. To akurat trzecie pytanie jest moim ulubionym, bo chyba na nie jest najłatwiej odpowiedzieć, ale po kolei. Aby dobrze zrozumieć, czym jest content marketing, najpierw powinniśmy zastanowić się, czym jest sam marketing, bo każdy z nas, myśląc o marketingu, ma pewien zbiór pojęć w głowie, który jest efektem czegoś, co nazywamy klasycznym marketingiem, czyli strategiami, które dominowały w XX wieku i zostały stworzone i wypromowane w XX wieku w związku z bardzo ważnymi i brzemiennymi skutki wynalazkami XX wieku, czyli mass mediami. Prasą, radiem, telewizją, później portalami internetowymi. Mass media gromadziły bardzo dużo osób w jednym momencie, nadawały profesjonalnie stworzone treści przez zawodowców, nadawały je tu i teraz i nadawały je do wszystkich z grupy, wybranej grupy docelowej. W takich warunkach organizacja, która chciała dotrzeć do wybranej grupy, do jak największej grupy, jeśli była to na przykład firma sprzedająca produkty B2C docelowej, no miała do wyboru dwa działania podstawowe. Po pierwsze, mogła kupić reklamę obok atrakcyjnej treści, przerwać tę uwagę, którą twórca czy to artykułów prasowych, czy programów telewizyjnych przyciągnął swoim przekazem, albo zainspirować dziennikarzy do tego, żeby uwzględnili w swojej historii historię ich marki. Pierwszym typem działań zajmowały się działy marketingu, drugimi działy PR. Mówimy o content marketingu dlatego, bo w międzyczasie, od czasu końca XX wieku do teraz, doszło do poważnej rewolucji, jeśli chodzi o komunikację i media. Rewolucja spowodowała internet, ale internet jak gdyby drugiej generacji, bo pierwszy internet rządził się takimi samymi prawami jak stare masowe media, jak telewizja, prasa, radio. Portale internetowe tworzone były przez redakcje, gromadziły treści na każdy temat, gromadziły dużą widownię i później rozprowadzały ją za pomocą linków na głównej stronie na poszczególne sekcje tematyczne. I co ważniejsze dla naszego webinarium, funkcjonowały w podobnym do starych mediów modelu biznesowym. Natomiast to, co zaczęło się dziać na przełomie XX i XXI wieku, na początku lat 2000, to coś, co medioznawcy nazywają albo mediami 2.0, albo web 2.0. Na czym to polegało? Otóż okazało się, że treści tworzone przez amatorów, blogi, wpisy na forach, filmy na YouTubie, podcasty, nie tylko znajduje się bardzo wiele osób, które chce je tworzyć, ale sami odbiorcy wolą te treści od treści tworzonych przez profesjonalistów. Zmieniło się też model dystrybucji treści. Zdecydowana większość treści dystrybuowana właśnie była nie przez strony główne portali, ale przez wyszukiwanie oraz przez media społecznościowe, które później też się pojawiły. Jakie to ma konsekwencje dla marketingu? W 2006 roku, to jest taki punkt przełomowy w historii mediów, magazyn Time, który zawsze ogłasza człowieka roku, zdecydował, że człowiekiem roku jesteś ty. I ta okładka stylistyką bardzo wyraźnie nawiązuje właśnie do serwisu YouTube,
Także w 2006 roku ten serwis został kupiony przez firmę Google za 1,65 miliarda dolarów, kwotę, która po pęknięciu bańki internetowej w 2006 rok, to jest czas, kiedy ludzie podchodzili z dużą rezerwą do inwestycji internetowych, wydawała się bajońska, ale obecnie okazało się, że bardzo trafiona przez Google. YouTube stał się telewizją internetu, jest najpowszechniejszym, najpowszechniej oglądanym serwisem wideo. Ta rewolucja, którą podsumował Time, ma też znaczenie dla działań marketingowych. Otóż ona spowodowała, że najpopularniejszymi serwisami w internecie obecnie, w 2015 roku, są Google, Facebook i YouTube. To są serwisy, które świetnie można wykorzystać do działań content marketingowych. Nie są to portale, właściwie one nie należą do twórców treści, tylko to są platformy dystrybucji treści, z których korzystać może każdy. Dla informacji, w polskim internecie ta trójka jest taka sama. Potem następuje Wirtualna Polska, która przejęła właśnie w ostatnim rankingu Gemiusa czołowe miejsce wśród portali od Onetu po połączeniu się z O2. Na świecie jest to Baidu. Dla tych Państwa, którzy nie wiedzą, jest to wyszukiwarka, taka jak Google, tylko że używana w Chinach. Yahoo, czyli jedyny z tych portali tradycyjnych mediów w internecie, portali internetowych. Amazon, wielka platforma handlowa. Wikipedia. Wikipedia też jest platformą, którą może każdy użyć do przekazywania swoich treści. W rezultacie właśnie, w wyniku tej bardzo głębokiej zmiany w mediach, właściwie to w tej rewolucji w internecie, pojawił się content marketing. Content marketing jest jedną z wielu takich terminów marketingowych, które pojawiły się właśnie na początku XXI wieku, kiedy dochodziło do tych zmian. Był permission marketing, czyli marketing za przyzwoleniem, gdzie powinniśmy zapytać najpierw odbiorcę, czy na pewno chce on skorzystać z naszego przekazu marketingowego. Mikromarketing, który tutaj, jeśli chodzi o definicję, koncentrował się na tym, że działamy w skali właśnie bardzo lokalnie, staramy się dotrzeć do każdego odbiorcy z osobna, nie dzielimy odbiorców na duże grupy docelowe. Czy też chyba najbardziej popularny z tych trzech terminów inbound marketing, który właśnie polega na tym, żeby to odbiorcy sami zgłaszali się po treści marketingowe. Content marketing właściwie zawiera w sobie te trzy terminy i można go sprowadzić do bardzo prostej definicji. Jest to promocja produktów i usług za pośrednictwem własnych treści. Żeby jeszcze lepiej zrozumieć, czym jest content marketing, proponuję dwie cechy, którymi content marketing nie jest. Trzeba pamiętać, że content marketing to nie są działania reklamowe i nie są to działania PR. Nie jest najważniejsze w content marketingu nasza marka, ale planując strategię content marketingową, powinniśmy się zastanawiać głównie, jakie są potrzeby klienta, bo to on ma wyszukać te treści, które my w ramach działań content marketingowych stworzymy i opublikujemy. Powinien odpowiadać właśnie na pytania, jakie może sobie zadać nasz klient, potencjalny klient. I bazuje na owned media, o tym będziemy jeszcze mówić w dalszej części webinarium, czyli bazuje na naszych własnych mediach. Ta rewolucja, o której tak w skrócie opowiadałem, polega też na tym, że każdy, tak jak bloger, tak i organizacja, ma swoje własne media, w których może bardzo skutecznie prowadzić komunikację. Gdyż za pośrednictwem wymienionych wcześniej najpopularniejszych serwisów, takich jak Google, YouTube, czy Facebook, czy inne serwisy społecznościowe, jest w stanie wypromować te swoje własne owned media w sposób lepszy niż korzystając z pośrednictwa profesjonalnych wydawców. Na koniec tej pierwszej sekcji, czym jest content marketing, chciałem zwrócić Wam uwagę na trzy główne tytuły, z których ja na przykład korzystam, szukając informacji dotyczących strategii content marketingowych, nowości w obszarze content marketingu. Content Marketeer, The Content Strategist, Content Standard.
No brzmi to jak jakieś tytuły wydawnicze, jakieś branżowe magazyny. Każdy z nich to jest po prostu serwis z treścią, bardzo starannie wykonany, starannie redagowany, ale prowadzony przez firmy dostarczające rozwiązania content marketingowe SaaS amerykańskie. Content Marketer, The Content Strategist, Content Standard. Żyjemy w czasach, w których najbardziej wartościowe treści, profesjonalne treści tworzone są, dystrybuowane i dostarczane nam bezpośrednio przez firmy, które dostarczają usługi związane z nimi. Dlaczego teraz jest ważny moment i dlaczego Twoja firma powinna stosować content marketing? Zwykle każdy pitch marketingowy nowej mody zaczynamy od liczb pokazujących właśnie ogrom trendu. Ja dawno tego nie robiłem, jeszcze w czasach, kiedy przygotowywałem poprzednią prezentację, prezentowaliśmy liczbę blogu, wpisów na blogach każdego dnia, każdego miesiąca, liczbę publikowanych podcastów. Czasy się zmieniają, dzisiaj rządzą media społecznościowe, natomiast skala rośnie i rozpędza się. Każdego dnia udostępnionych jest 5 miliardów treści różnego typu poprzez media społecznościowe. 2 miliardy wgranych zdjęć do tych przeróżnych serwisów, takich jak Facebook, Twitter, Picasa, Flickr, no jakichkolwiek. 500 milionów tweetów każdego dnia oraz 700 milionów więcej niż tweetów Snapchatów. Dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, czym jest Snapchat, to jest medium nowe, bardzo popularne wśród młodzieży, która odchodzi już od Facebooka. Jest to komunikator, który pozwala nam wysłać treści tekstowe czy też zdjęcia do naszych znajomych. Innowacją w tej metodzie komunikacji jest to, że te treści po kilku minutach, w zależności od ustawień naszych, znikną. I ta funkcja okazała się bardzo modna wśród nastolatków. Marketerzy B2C muszą się zastanawiać, czy przypadkiem części ze swojej komunikacji nie przerzucić już na te nowe kanały. Całe szczęście w sektorze B2B możemy sobie takie rozważenie odpuścić i pozwolić właśnie kolegom z branży B2C na eksperymentowanie, wyznaczanie nowych trendów. My korzystamy raczej ze sprawdzonych już kanałów komunikacji, których używają dorośli profesjonaliści. Dlaczego content marketing teraz jest ważny? Jeszcze raz chciałbym zwrócić uwagę na to, o czym wspomniałem w slajdzie pokazującym najpopularniejsze serwisy internetowe na świecie. Najsilniejsze źródła ruchu, jakie może w tym momencie przyciągnąć treść, czyli najskuteczniejsze kanały promocji, to ruch organiczny Google, czyli darmowy ruch, który dostajemy, pozycjonując się na poszczególne frazy w Google. Czyli jeśli moje webinarium, skuteczny content marketing B2B pojawi się w Google na wysokiej pozycji na takie zapytanie, to jest właściwie najlepsza metoda na promocję go. Bo osoby dokładnie zainteresowane tym tematem wpiszą tę frazę, jeśli będą odpowiednio wysoko w Google, wejdą i zobaczą nasze webinarium. Drugie to ruch z serwisów społecznościowych. Trzecie, przekierowania. Ruch organiczny jest zdecydowanie najważniejszy w content marketingu, ruch społecznościowy także. Są to ruchy, które każda organizacja może wypracować sama, bez koniecznej pomocy od strony profesjonalnych wydawnictw. Przekierowania również można wypracować sobie samemu. Tutaj natomiast są skuteczniejsze różne formy współpracy z wydawnictwami. Ciekawostka, ostatnio badanie, naukowcy zajmujący się ekonomią behawioralną sprawdzili, jak wyniki serwowane przez Google wpływają na preferencje wyborcze badanych osób z różnych części na świecie i oszacowali, że prawdopodobnie 1/4 demokratycznych wyborów może być rozstrzygana przez Google, czyli przez to, jakie treści Google serwuje na pierwszych stronach wyników wyszukiwania. Osoby niezdecydowane, na tym polegało badanie, wyszukują frazy związane z ich poglądami, zadają pytanie, na kogo powinny głosować w następnych wyborach. Szacunek, no, domyślam się, że dosyć luźny, amerykańskich naukowców wskazuje, że 1/4 nawet wyborów może być zależna od tego, co wyświetla Google na pierwszych stronach wyników wyszukiwania. Moim zdaniem ciekawostka, która pokazuje bardzo dobrze jakby potęgę i siłę, jaka jest właśnie tkwi we współczesnych mediach zdominowanych przez wyszukiwanie.
Kilka jeszcze argumentów, które wskazują na to, dlaczego content marketing jest obecnie skuteczniejszy od tradycyjnych działań marketingowych. Niedobór przestrzeni reklamowej. To jest zjawisko, które ja obserwuję na rynku od wielu lat. Osoby, szczególnie z branży B2B, firmy, organizacje, szukają miejsc, gdzie mogą wypromować swoje produkty. Ich produkty są specyficzne, są skierowane do konkretnej grupy docelowej. Nie sposób jest, ponieważ tradycyjny rynek mediów jest w odwrocie, zwija się, jest coraz mniej tytułów branżowych. Nie sposób jest znaleźć miejsca żyjącego z reklam, które udostępniłoby nam swoją przestrzeń reklamową, a jednocześnie miałoby wartościowe treści i naprawdę wartościową grupę. Rynek wydawnictw jest w odwrocie, co powoduje niedobór przestrzeni reklamowej. Tę przestrzeń trzeba samemu zbudować. Wydawcy, ci żyjący z reklam, tworzą treści niskiej jakości. No, żeby się o tym przekonać, wystarczy wejść sobie na witrynę któregokolwiek z szanowanych polskich wydawnictw prasowych, czy będzie to Gazeta Wyborcza, czy Polityka, i poczytać komentarze czytelników pod tymi tytułami. Oczywiście obok takiego tradycyjnego trollingu, gdzie ktoś będzie po prostu wyzywał, nie zgadzając się z poglądami politycznymi, znajdziemy naprawdę, mnie one bardzo poruszają, takie rzeczowe zarzuty czytelników rozczarowanych jakością treści, którą czytają. No, niestety tak działa model biznesowy, że żyjąc z reklam, przychody z reklam w internecie, marże na reklamach są niższe niż w prasie, ci wydawcy nie są w stanie stworzyć wysokiej jakości treści. Więc nie są w stanie stworzyć przestrzeni reklamowej, w której moglibyśmy się reklamować. Zmęczenie reklamą, samymi formatami. Reklama wizerunkowa, reklama display, billboardy. Wszystkie te technologie komunikacji stają się coraz tańsze, co sprawia, że coraz więcej marketerów po prostu spamuje przestrzeń, czy to właśnie internetową, czy publiczną, swoimi przekazami marketingowymi. Efekt jest taki, że po prostu odbiorcy ich przestają je zauważać, albo wręcz coraz częściej reklamy odnoszą skutek przeciwny do zamierzonego, po prostu irytują. No i piąty punkt, który też moim zdaniem jest ważny, reklama natywna, która zabiła tradycyjny PR. Reklama natywna to jest nic innego jak rodzaj artykułu sponsorowanego czy treści sponsorowanej. Ona była sprzedawana przez ostatnie lata jako coś nowego, natomiast no, było to po prostu artykuł sponsorowany, ubrany w nowe słowa. I pojawianie się tych reklam natywnych, ono jeszcze nie jest tak powszechne w Polsce, natomiast w Stanach Zjednoczonych powstały całe sieci zajmujące się reklamą natywną. One doprowadziły do tego, że oprócz tych wszystkich rzeczy, o których tutaj wspominałem wyżej na tym slajdzie, czyli tego, że czytelnicy są zirytowani treściami niskiej jakości, mają do tego jeszcze po prostu w profesjonalnych mediach przemycone treści reklamowe, które nie są tak oznaczone, bo do tego sprowadzają się agresywne działania native advertising. To sprawia, że tradycyjny PR no, odnosi jeszcze gorszy efekt, no bo treści PR-owe w mediach no, są traktowane z jeszcze większym brakiem zaufania. W przeciwieństwie do tego, co wymieniałem właśnie, czyli problemami, z jakimi borykają się tradycyjne działania marketingowe i PR, przekaz budowany przez samą organizację w porównaniu właśnie do tych treści niskiej jakości pisanych, tworzonych przez współczesnych dziennikarzy, są bardziej wiarygodne, zawierają unikalną wiedzę u źródła, są przygotowane starannie, gdyż w działaniach content marketingowych jesteśmy w stanie, mamy więcej i czasu, i zasobów, i środków na to, żeby wyprodukować dane treści. Gwarantują ciągłość historii, to znaczy nasz przekaz, nasza historia produktu, często dosyć złożona, wymaga ciągłości narracji. Jeśli będziemy bazować właśnie na działaniach zewnętrznych, tradycyjnych marketingowych, czy też PR-owych, w których uda nam się od czasu do czasu przekonać dziennikarza, żeby napisał o jednym wydarzeniu związanym z naszą firmą, ale nie uda się przekonać go do napisania o kolejnym. Tracimy jakby ciągłość historii, którą opowiadamy. W przypadku własnych działań content marketingowych utrzymujemy ją.
działania content marketingowe nie są wydatkiem, a inwestycją. No to jest bardzo ważna, ważna cecha, o której trzeba pamiętać, decydując się na działania content marketingowe. Każda treść stworzona, opublikowana, ona może dać efekt od razu, może dać efekt w ciągu tygodnia, ale może też zaowocować po kilku latach i ponieważ dominuje wyszukiwanie, to ten efekt może być bardzo, bardzo znaczący. Dużo tutaj zależy od szczęścia, jakości też wykonania tej treści, więc no, to jest coś, co zdecydowanie charakteryzuje działania inwestycyjne, a nie po prostu wydatki reklamowe. I ostatnia, moim zdaniem, z punktu widzenia państwa firm, może być najważniejszy argument za tym, żeby rozpocząć, jeśli jeszcze tego nie robicie, działania content marketingowe, to timing, który w przypadku content marketingu też ma bardzo duże znaczenie. Co mam na myśli? W tym momencie content marketing staje się coraz bardziej powszechny i wygląda na to, że stanie się w najbliższych latach ogólnie obowiązującym standardem. Oznacza to, że państwa konkurenci też zajmą się content marketingiem i też zyskają właśnie dostęp do tych najcenniejszych kanałów ruchu, źródeł właśnie promocji, jak na przykład wyszukiwania. I firmom, które wejdą na ten rynek nieco później i będą starały się odpowiedzieć na te pytania kluczowe klientów, potencjalnych klientów nieco później, będzie trudniej po prostu zająć tę uprzywilejowaną pozycję. A uprzywilejowana pozycja w tym momencie najbardziej, no to jest ta, o której wspominałem, czyli pierwsza strona wyszukiwania w Google na polskim rynku, bo oczywiście na innych rynkach nie musi to być Google. Wysoka pozycja na najbardziej pożądane frazy, jak na przykład skuteczny content marketing B2B. Dlaczego content marketing B2B? Jak wspominałem, ulubiona część, bo najłatwiejsza. Jest szereg argumentów, które pokazują, że content marketing w sektorze B2B jest łatwiejszy, bardziej zdroworozsądkowy i łatwiejszy do zarówno wykonania, jak i pomiaru efektywności. Dlaczego tak jest? Już wspominałem o tym. Jedna przewaga, jaką mamy nad kolegami zajmującymi się marketingiem B2C, nie musimy zajmować się Snapchatem. Właśnie wczoraj natrafiłem serwis zajmujący się monitoringiem influencerów w social media. Wydał pierwszy w Polsce ranking marek na Snapchacie, czyli profili marek, które prowadzą swoje działania marketingowe na Snapchacie. Całe szczęście, jako marketerzy B2B, nie musimy się sobie zaprzątać tym głowę. Jeśli ktoś z państwa chce zobaczyć, jak wygląda komunikacja na Snapchacie, też sobie specjalnie przed tą prezentacją to sprawdziłem. Proszę wyszukać sobie na YouTubie, wpisać po prostu Snapchat i na pewno wyskoczy wielu polskich YouTuberów, którzy prowadzą taką komunikację ze swoimi fanami. No jest to bardzo ciekawe, natomiast no jest to dosyć szalony świat nastolatków. Być może następne pokolenie profesjonalistów będzie komunikowało się za pośrednictwem Snapchata. Całe szczęście w sektorze B2B nie musimy sobie zaprzątać tym głowy. Biznes ceni informacje i wiedzę. To jest ważny argument za content marketingiem w sektorze B2B. Ceni ją jeszcze bardziej niż po prostu klient indywidualny. Właściwie każda usługa, każdy produkt biznesowy związany jest z informacją i wiedzą. Firmy mają unikalny know-how płynący z lat doświadczeń w obsłudze klientów, w rozwoju swojego produktu. Jest to know-how niełatwy do skopiowania. Jeśli będziemy starali się właśnie na podstawie tego know-howu tworzyć wartościowe treści, możemy być spokojni, że łatwo ktoś, te treści nie zostaną skopiowane. Jest to unikalna wiedza. Jest to wiedza, która wymaga naprawdę dużego doświadczenia i nie wystarczy skopiować czy sparafrazować czyichś artykułów, żeby ją po prostu komuś zabrać. Ważnym aspektem content marketingu B2B jest to, że profesjonaliści chcą płacić za wiedzę.
Problemem z treściami w internecie skierowanymi do odbiorców nieprofesjonalnych jest to, że oni chcą mieć wszystko za darmo. Jeśli wyświetlamy im reklamy, oni je omijają. Jeśli prosimy ich o wypełnienie formularza, idą szukać tych treści gdzie indziej. Odbiorca profesjonalny nie ma problemu, żeby zapłacić tę najniższą cenę za przeczytanie poradnika, czy nawet dłuższego artykułu, czyli wypełnić formularz kontaktowy. On je wypełnia swoimi danymi profesjonalnymi. Przeczytanie takiej wiadomości jak z jakimś budowaniem relacji biznesowych jest to cena, którą profesjonaliści chętnie płacą za wartościową wiedzę. W mediach B2B dominuje wyszukiwanie. Już po raz kolejny na tym webinarium wspominam o wyszukiwaniu. No, rzeczywiście, jeśli chodzi o poszukiwanie informacji związanych z działalnością zawodową, to jest ono jeszcze silniejsze, jeszcze bardziej dominujące niż w przypadku korzystania z mediów internetowych przez normalnego użytkownika. A to sprawia, że te działania content marketingowe są łatwiejsze, no bo są skoncentrowane wokół jednego głównego medium. No i też ich efekt w przypadku dobrych, wartościowych treści jest natychmiastowy i bardzo duży. Ekspercki wizerunek, który pozwala budować content marketing w przypadku sektora B2B, to nie tylko nowi klienci, ale też szansa na wyższe marże. Firmy, które prowadzą dobry content marketing, profesjonalny, które budują właśnie wizerunek eksperta w swojej dziedzinie, bez problemu osiągają wyższe marże na swoich usługach i produktach. Już widzę, że zaczynają spływać pierwsze pytania. Pan Robert Kaliński zadał pytanie. Ja bardzo chętnie na nie odpowiem. Już ostatnie slajdy i przechodzimy do przerwy. Podsumowując, 86% firm B2B obecnie stosuje content marketing. Przynajmniej deklaratywnie, tak pokazują badania. No, oznacza to, że content marketing stał się już standardem. Oczywiście nie wszystkie prowadzą go dobrze i skutecznie, dlatego jest jeszcze szansa, żeby ten wyścig o pierwszeństwo w content marketingu wygrać. Natomiast no, trzeba się pospieszyć. 70% tworzy więcej treści niż przed rokiem. Content marketing w sektorze B2B stał się już standardem, jak wiele innych procedur sprawdzonych i wypróbowanych. No teraz przez następne lata firmy raczej nie będą się zastanawiać, czy prowadzić działania content marketingowe, tylko jak to robić, jak optymalizować te wydatki na content marketing, jak powielać sprawdzone procedury własne, czy też rynkowe. Jeśli chodzi o polski rynek, to z naszych własnych badań wynika, że 64% firm B2B stosuje content marketing, 1/3 firm B2B ma spisaną strategię content marketingową, a 56% z tych firm śledzi zwrot inwestycji w content marketing. Ponieważ pojawiły się pierwsze pytania, to już szybko postarałem się do nich przejść. Jaki sens ma korzystanie z dedykowanych platform, skoro identyczny efekt można osiągnąć prowadząc na przykład bloga? Temu tematowi poświęcona jest druga część mojej prezentacji, dlaczego platformy są przydatne. Natomiast jeśli chodzi o pytanie pana Roberta, to zgadzam się, podobny efekt można osiągnąć prowadząc bloga. Na pewno na początku lepiej jest się skupić na tworzeniu treści. Taka strategia, która jest konieczna do tego, żeby rozpocząć skuteczne działania content marketingowe, nie musi być czymś, jakimś rozbudowanym dokumentem. Doświadczenia z amerykańskiego rynku pokazują, że często ona może być po prostu ustna. Warto przejść do działania. Natomiast z czasem, jeśli prowadząc bloga zaczną Państwo odnosić pierwsze efekty, to znaczy treści zaczną być wyszukiwane przez użytkowników i co najważniejsze wyszukiwane na te frazy, które Państwa interesują, te związane z Państwa produktem, z rozwiązaniami oferowanymi przez Państwa, wtedy pojawi się też pierwsza konwersja. Kiedy będą się Państwo starali skalować te działania, zatrudnić więcej osób,
zwiększyć wydatki, no bo zobaczą Państwo, że inwestycja przynosi zwrot, wtedy pojawi się potrzeba stosowania platformy. W tym momencie dla mniejszych przedsiębiorstw, bo domyślam się, że duża część z Państwa reprezentuje mniejsze firmy, stosowanie platformy raczej jest nastawione jest na to, żeby właśnie pomagać Państwu w czymś takim jak prowadzenie bloga. Jest uzupełnieniem działań content marketingowych we własnych właśnie owned media. Pani Agnieszka pyta, czy można przedstawić jakieś przykłady firm z efektywnym content marketingiem? No nie, akurat jeśli chodzi o case study, to tak jak w planie webinarium prezentowałem, który zaprezentowałem podczas zapisu, no tego nie przewidujemy. To webinarium jest wstępem do kolejnych odcinków. Natomiast oczywiście mogę takie przykłady podać. Jeśli chodzi o efektywny content marketing, to najłatwiej jest po prostu docenić go, napotykając się na niego jako klient. I ja na przykład jestem klientem firmy platformy do księgowości i firma wrocławskiej, która prowadzi bardzo dobry content marketing. Ostatnio właśnie rozpoczęła akcję, masową akcję zbierania case study swoich użytkowników, które publikują na swoich własnych owned media. I jeśli będzie więcej takich właśnie pytań związanych z konkretnymi przykładami, to chętnie poświęcę temu kolejne webinarium i tutaj podzielilibyśmy, poproszę Państwa, którzy są tym zainteresowani, o to, żeby napisali, jaką branżę reprezentują i podzielimy sobie wtedy właśnie te case'y na poszczególne sektory. Ale jak mówię, najłatwiej znaleźć content marketing po prostu szukając informacji na dany temat. Także jeśli chodzi o firmy na przykład zajmujące się strategiami content marketingowymi, no to te trzy tytuły, które wymieniałem na poprzednich slajdach. Jak skutecznie prowadzić content marketing? Jakieś wskazówki, dobre praktyki? No to jak postaram się odpowiedzieć ogólnie na to pytanie w drugiej części, ona to przewiduje. W szczegółach to w kolejnych odcinkach naszego webinarium, kiedy właśnie już zdefiniuję dokładnie, kim są Państwo i jakich segmentów powinny te przykłady dotyczyć. Dane zaczerpnięte, tutaj pani Daria pyta, skąd zostały zaczerpnięte dane dotyczące stosowania content marketingu? 86%. To są dane z rynku północnoamerykańskiego. Bardzo polecam Content Marketing Institute. To jest, o dziwo, nie jest firma oferująca bezpośrednio rozwiązania content marketingowe, tylko taki właśnie instytut branżowy, który zajmuje się badaniami content marketingu. Oni publikują cykliczne raporty dotyczące content marketingu B2B i osobne raporty dotyczące content marketingu B2C. Oprócz tych danych, ja tu tylko na potrzeby tego ogólnego webinarium wyciągnąłem jakby najbardziej ogólne, bardzo dużo ciekawych informacji. Zachęcam bezpośrednio do skorzystania z tego źródła. Jestem przekonany, że też te badania, jeśli będą Państwo zainteresowani kolejnymi odcinkami webinarium, to pojawią się. Dobrze, ponieważ nie ma więcej pytań, a część z nich i tak dotyczyła drugiej części prezentacji, no to chyba jak najlepiej będzie, jeśli szybko do niej przejdę. No od razu jakby wyjaśnię, że to webinarium jest jakby wstępem do, mam nadzieję, cyklu, jeśli Państwo będą dalej zainteresowani webinariów, gdzie będziemy zgłębiać temat i pojawi się na pewno dużo więcej konkretów. No mam ambicje jakby odpowiedzieć na wszystkie, nawet te najbardziej szczegółowe pytania Państwa i pokazać najlepsze praktyki z poszczególnych rynków. Przejdźmy do drugiej części. W niej odpowiem
No jakby dosyć ogólnie, to od razu też powiem, że nie będziemy mieli czasu na szczegółowe opisy strategii. Tym zajmiemy się w kolejnych odcinkach. Opowiem, jak wyznaczać cele i stworzyć strategię content marketingową, jakie treści tworzyć, jak je dystrybuować, jak mierzyć ich efektywność, dlaczego content marketing wymaga platformy. Tutaj pytanie pana, który zastanawiał się, czy przypadkiem takiego samego efektu nie może po prostu odnieść prowadząc bloga. Jak wyznaczać cele i stworzyć strategię content marketingową. Tutaj też pokrótce, 95% skutecznych content managerów ma strategię. Chodzi tylko o to, że ta strategia nie musi być złożonym dokumentem. Ona może być bardzo prosta, natomiast spisanie tej strategii, wyznaczenie celów, wyznaczenie jakby zasobów, które zamierzamy wykorzystać w działaniach content marketingowych i ustalenie sposobów weryfikacji tych celów bardzo pomaga. Tak jak mówię, to są amerykańskie dane, 54% ma spisaną strategię, 41% ustną. Nie ma tutaj jakiejś dużej różnicy w efektywności ich działań, w zależności od tego, czy ona jest ustna, czy spisana. Spisana jest bardziej skuteczna, nawet ta najbardziej prosta. 44% nieefektywnych content managerów, tych niezadowolonych ze swoich efektów, nie miało strategii. Warto taką strategię mieć. Jak wygląda najprostsza strategia content marketingowa? Po co prowadzimy te działania? I tutaj pierwsze jak gdyby sztuczka, niecodzienne podejście. Normalnie w strategii marketingowej głównymi naszymi celami byłoby budowanie wizerunku marki oraz sprzedaż. W przypadku content marketingu najlepiej jest się skupić na innym pytaniu, na potrzebach klienta. To jest najważniejszy element strategii marketingowej, potrzeby klienta. A jeśli chcieliby Państwo bardziej konkretne na przykład, jakie frazy klient wpisałby, wyszukując nasze usługi, nasze produkty w wyszukiwarkę? Zacznijmy od tego. To jest jak gdyby podstawa i to jest ten element, jak mówiłem, w którym można wygrać najwięcej poprzez szybkie, skuteczne działanie. Jakie są potrzeby naszego klienta? Jakie on pytania może zadawać? Jakich informacji może szukać w internecie? Ze znalezieniem jakich informacji ma problem ten klient, czyli po prostu sami staramy się wyszukać w Google informacji związanych z naszymi usługami. Widzimy, że część prawdopodobnie odpowiedzi pojawia się już na forach, część odpowiedzi prawdopodobnie dostarcza już nasza konkurencja, a na część pytań nie otrzymamy pełnej, satysfakcjonującej odpowiedzi, wyszukując je w Google. To jest najlepszy start do strategii marketingowej. Jakie są potrzeby klienta, jakie informacje on może poszukiwać. Drugi element jak. Jak zamierzamy to wykonać? Jakie mamy zasoby w naszej organizacji, jeśli chodzi o treści? Czy mamy już jakieś treści stworzone? Czy mamy ekspertów, którzy mogą sami tworzyć te treści? Czy wiemy już na pewno, że w naszej firmie raczej nikt nie ma czasu, ani chęci, ani predyspozycji do tego, żeby tworzyć treści, wtedy będziemy musieli skorzystać z zewnętrznych autorów. To też jest powszechna praktyka. Natomiast źródłem tych informacji powinni być nasi eksperci i powinien być nasz wewnętrzny firmowy know-how. O tym, jak to robić, jak ustawić proces produkcji treści, który spowoduje przepływ informacji od ekspertów do autorów treści. Nie będę wyjaśniał tego podczas tego webinarium szczegółowo, natomiast jeśli wyrażą Państwo taką chęć, poświęcimy temu kolejne odcinki. No i trzecie pytanie w strategii content marketingowej. Co ma być wynikiem tych działań? I tutaj wizerunek i sprzedaż. Mamy dwie podstawowe kategorie. Co ciekawe, no ta sprzedaż jest o wiele łatwiejsza do pomiaru. Omówię osobno, jak możemy mierzyć efektywność działań content marketingowych. Wizerunek jest trochę trudniejszy do pomiaru, natomiast tutaj też w działaniach content marketingowych nie musimy korzystać z usług firm badających wizerunek marki. Mamy do tego narzędzia, które pozwalają nam same badać wizerunek.
oceniać właśnie, czy jest on pozytywny, czy negatywny, czy na skutek naszych kampanii content marketingowych, promocyjnych on się jakoś zmienił. Możemy sami to robić, wspierając się odpowiednimi też narzędziami. I to w tym też może nam pomóc platforma albo dedykowane narzędzie do monitoringu wizerunku marki w mediach. Najważniejsze rady, które z naszego doświadczenia, rzeczy, o których powinni Państwo pamiętać, tworząc strategię content marketingową i rozpoczynając, prowadząc działania content marketingowe. Warto udokumentować tę strategię, chociaż ustna też jest skuteczna, to jednak warto mieć ją chociaż bardzo krótko spisaną. Warto wyznaczyć jedną osobę odpowiedzialną w firmie za tę strategię. No nie musi to być oczywiście w przypadku mniejszych organizacji praca na cały etat, natomiast jedna osoba powinna być za nią odpowiedzialna. Produkcja powinna być zaplanowana, nawet jeśli zamierzamy wyprodukować zaledwie kilka artykułów. Pamiętajmy, że dobra strategia content marketingowa nie musi oznaczać produkcji bardzo dużej liczby treści. Może to być kilka treści i doświadczenia rynkowe, dobre praktyki rynkowe pokazują, że dobra treść ma lepszy efekt niż wiele treści niestarannie wykonanych, które po prostu nie spełniają oczekiwań klientów szukających informacji. Regularnie, nie znaczy często, natomiast regularnie. I śledź efekt i zwrot z inwestycji. O tym, jak to robić, za chwilę w kolejnych slajdach. Jakie treści powinny towarzyszyć kolejnym etapom ścieżki zakupowej? Planując strategię content marketingową, pamiętajmy, że w przypadku szczególnie produktów B2B chcemy przeprowadzić klienta przez każdy, w zależności od tego, jak to wyznaczamy w swojej firmie, 3, 4 czy 5 etapów ścieżki zakupowej. Tutaj mam to podzielone na 4. W przypadku potrzeby najlepiej jest poruszać w swoich treściach ogólną tematykę i kłaść nacisk na rozwiązania. Czyli tutaj zastanawiamy się nad tymi pytaniami, które mogą sobie zadawać nasi klienci i potencjalni klienci, dotyczącymi właśnie problemu, który starają się rozwiązać. Później przechodzimy do ewaluacji, gdzie już możemy publikować treści związane z ofertą. Oczywiście w przypadku już rozpędzonych działań content marketingowych te publikacje nie następują sukcesywnie, one są, te treści są gotowe już od dłuższego czasu, natomiast te treści serwujemy klientom na poszczególnych etapach właśnie ścieżki zakupowej. W przypadku potrzeby jest to kompletny inbound, raczej nie serwujemy tego nikomu, tylko po prostu staramy się być obecni w wynikach wyszukiwania, w mediach społecznościowych i właśnie czekać na osoby, które zadadzą odpowiednie pytanie. Na etapie ewaluacji tutaj już możemy część z tych treści wysyłać bezpośrednio zainteresowanym. Decyzja zakupowa, tutaj ważne są takie treści jak oferty, case studies, demo tutoriale związane z naszymi usługami, a po zakupie rekomendacje i spersonalizowane porady. Jakie konkretnie rodzaje treści możemy właśnie serwować, aby obsłużyć te osoby, które dopiero zastanawiają się nad tym, jakby próbują zdefiniować swoją potrzebę? Jest to mniej więcej tego rodzaju treść, jaką serwuję ja teraz Państwu. Czyli może to być raport dotyczący ogólnie, powiedzmy, content marketingu lub e-book dotyczący tego content marketingu. Może być to zbiór porad, bardzo popularny ostatnio format, na przykład 5 skutecznych sposobów, czy tam 5 najważniejszych punktów skutecznej strategii content marketingowej. Czy też może być to ogólne webinarium, czyli coś, w czym uczestniczą Państwo teraz, czyli webinarium dotyczące nie dokładnie produktu, ale zagadnienia, potrzeby, na którą odpowiedzią jest dany produkt, czyli dokładnie to, w czym Państwo uczestniczą. Natomiast na etapie kogo wybrać,
powinniśmy prezentować już case study. Jak mówiłem, w kolejnych odcinkach webinarium postaram się przejść do drugiego etapu. Możemy już demonstrować nasze produkty, nasze usługi, czy to za pomocą wideo, czy za pomocą artykułów, czy za pomocą zdjęć, w zależności od tego, czego dotyczy nasz produkt. No i możemy przeprowadzić webinarium produktowe, czyli odpowiednik takiego webinarium, które prowadzę teraz, tylko bardziej skoncentrowane już na produkcie. W naszym przypadku na platformie content marketingowej, gdzie dokładnie już opiszemy, jak korzystać z niej, jak realizować tę potrzebę, o której mówię teraz, z użyciem naszego produktu. Jeśli chodzi o decyzję zakupową, tutaj przechodzimy już do nieco innego rodzaju działania, gdyż tutaj bardzo ważne jest dotarcie do klienta z komunikatem w odpowiednim momencie. I tutaj już wyszukiwanie nie jest samo wyszukiwanie tak skuteczne, gdyż treści, które publikujemy z myślą o tym, żeby zostały wyszukane, one mogą odnieść bardzo dobry efekt, jeśli spozycjonują się na wartościowe frazy, jeśli odpowiedzą właśnie tym użytkownikom Google na pytania, które zadają. Natomiast jeśli chodzi o decyzję zakupową, tutaj warto po prostu już nie stosować strategii inbound marketingowej, tylko starać się po prostu, ponieważ oni już wyrazili zgodę i zainteresowanie naszym produktem, starać się po prostu zaserwować im te treści bezpośrednio, czy to na maila, czy to w serwisach społecznościowych, zaoferować im darmowy właśnie okres próbny naszej usługi, zaoferować im demonstrację live, już jakby przeprowadzono nie demonstrację na wideo opublikowaną na YouTubie, tylko demonstrację prywatną, na przykład za pośrednictwem Skype'a, konsultację, czyli jakby już taką wstępną usługę związaną z naszym produktem, no wycenę, rabat. Już na tym etapie powinniśmy tworzyć i serwować treści skłaniające właśnie do działania. Jak dystrybuować treści? Przepraszam bardzo. Tak, to jest podstawowy schemat, który powinniśmy mieć przed oczami, zastanawiając się nad tym, jak treści stworzone na potrzeby content marketingu mogą być dystrybuowane. Mamy trzy rodzaje mediów do dyspozycji. Wspominałem wcześniej o owned media, czyli media, które są w naszym posiadaniu. Jest to nasz blog, nasza strona internetowa. To wiadomo, ale też to są nasze profile w mediach społecznościowych. Jakby profil firmy na LinkedInie, profil firmy na Facebooku, na YouTubie czy Twitterze jest de facto, czy też przestrzeń na platformie content marketingowej są przestrzenią, na którą mamy w pełni kontrolę, no, która jest naszym, jakby którą w pełni zarządzamy. Mam jeszcze przestrzeń paid, czyli opłaconych mediów. No to są te media, które występowały w tradycyjnym marketingu, gdzie możemy właśnie wykupić reklamę, artykuł sponsorowany. No i mam jeszcze przestrzeń earned, czyli taką, na którą sobie zasłużyliśmy. To jest przestrzeń należąca na przykład do naszych zadowolonych klientów, czy przestrzeń należąca do naszych współpracowników. Jest to bardzo, bardzo skuteczna forma promocji i pozwala nam w łatwy sposób pomnażać jakby przestrzeń reklamową, którą wykorzystujemy do content marketingu. Zwłaszcza, że w świecie B2B jest to bardzo proste, no bo nasi kontrahenci bardzo chętnie wymienią się tą przestrzenią, bardzo chętnie staną się bohaterami naszych case studies, które jeśli my dla nich napiszemy, z przyjemnością zamieszczą na swoich stronach i na swojej całej przestrzeni content marketingowej.
Na początku działań content marketingowych i na tym etapie rozwoju content marketingu, na jakim jesteśmy w Polsce, mimo że jest on tak powszechny deklaratywnie, to jednak świadome działania content marketingowe te firmy prowadzą stosunkowo niedawna. Przestrzeń własna, ta owned, jest bardzo skuteczna z racji tego, że nie jest jeszcze te kanały promocji własnej przestrzeni, przede wszystkim Google, ale też media społecznościowe nie są jeszcze zatłoczone, więc jeśli odpowiedzą Państwo na własnej przestrzeni na te pytania użytkowników, na te pytania klientów, potencjalnych klientów, no mają Państwo dużą szansę odnieść spektakularny sukces w swoich działaniach content marketingowych. Jak mogą Państwo mierzyć ten sukces? Poprzez zasięg publikowanych treści. Jeśli publikują Państwo, czy to na swoim blogu, czy na Facebooku, czy na różnego rodzaju platformach, zawsze mają Państwo do dyspozycji podstawowe statystyki zasięgu, czyli ile osób obejrzało daną treść, co to były za osoby, skąd przyszły, ale podstawową tutaj, żeby już jakby nie zaprzątać sobie głowy zbyt szczegółową analityką, to najważniejszy jest tutaj po prostu zasięg. Mierzony na świecie po prostu w wizytach albo w unikalnych użytkownikach. Wizyty to są po prostu unikalne wizyty, jeśli ktoś wejdzie na daną treść, a unikalni użytkownicy to jest taka bardziej rygorystyczna kategoria. Jeśli odwiedzę daną treść dzisiaj i jutro, no to będą dwie wizyty, natomiast będę jednym unikalnym użytkownikiem. Zaangażowanie, czyli interakcje, w jakie wchodzą użytkownicy z naszymi treściami. Zdroworozsądkowo mogą to być komentarze, mogą to być udostępnienia w mediach społecznościowych. Bardzo ważna miara efektywności treści. Treść o dużym zasięgu może nie być tak wartościowa jak treść generująca duże zaangażowanie. Pamiętajmy, że możemy mieć takie szczęście, że nasza treść spozycjonuje się wysoko w Google na interesującą nas frazę, natomiast okaże się bezwartościowa dla użytkowników. Oni będą wchodzić, zaglądać na ten artykuł, zaraz będą wychodzić, gdzieś nie znajdą tam odpowiedzi na swoje pytania i to będzie tylko szum informacyjny, jeśli chodzi o pomiar efektywności naszych działań. Zaangażowanie jest dużo pewniejszą pod tym względem metodą. Konwersja. Na treściach, szczególnie tych w późniejszych etapach ścieżki sprzedażowej, warto zamieszczać formularze leadowe, warto jest zbierać dane użytkowników, na przykład publikując e-booki i starać się wykorzystać te dane do serwowania im kolejnych treści. No i też oczywiście myśląc docelowo o konwersji na leady sprzedażowe i jest to bardzo ważny też wskaźnik, natomiast nie jedyny i dotyczy on tylko tych późniejszych etapów ścieżki zakupowej. Tutaj jeszcze odpowiedź na pytanie pana, który mówił o blogu. Mierzenie konwersji, o ile jest łatwe w przypadku treści takiej jak oferta, gdzie bezpośrednio mamy zamieszczone, gdzie mamy zamieszczone bezpośrednio formularze sprzedażowe. W przypadku mierzenia całej, obserwacji całej ścieżki zakupowej, właśnie od osoby, która przeczytała na naszych stronach albo na cudzych stronach artykuł dotyczący naszych rozwiązań, poprzez ewaluację do zakupu, do tego już tak łatwo na swoim blogu postawionym na WordPressie nie zmierzymy. Oczywiście możemy to zrobić, ale wymaga to już sporego zaangażowania IT, żeby te wszystkie narzędzia po prostu u siebie na swoim blogu zainstalować. No i na koniec wizerunek, o którym już też mówiłem.
Jest on na końcu, gdyż w przypadku, według naszego rozumienia, skutecznego content marketingu B2B ten wizerunek jest ważny. Natomiast on raczej powinien wynikać właśnie z realizacji z dobrych efektów tych trzech powyższych wskaźników. No i ostatnie pytanie, dlaczego nie blog, a platforma? Oczywiście blog jest bardzo dobry na początek. Natomiast jeśli rozkręcimy tę działalność, oczywiście to jest przykład wielkiej korporacji, ale w tym momencie Unilever zatrudnia ponad 1000 osób do samego procesu tworzenia treści. Content marketing, jeśli chcemy go skalować i widzimy pierwsze pozytywne efekty i chcielibyśmy je powielić, dalej rozwijać, wymaga kompleksowego podejścia. Nie jest go tak łatwo skalować, content marketing. Łatwo jest odnieść pierwszy efekt, będąc małą firmą, publikując kilka dobrych artykułów na swoim blogu, dosłownie 3, mogą naprawdę zwiększyć Państwa sprzedaż. Natomiast jeśli będą chcieli z tych 3 Państwo zrobić 9 i osiągnąć 3-krotnie lepszy efekt, to już nie będzie takie łatwe. To już wymaga kompleksowego podejścia. To jest 5 etapów już takich rozwiniętych działań content marketingowych. Mamy planowanie, czyli kalendarz różnego typu treści. Mamy kreację, mamy produkcję. Jak Państwo, ci z Państwa, którzy już prowadzą działania content marketingowe, wiedzą, że z tym jest duży problem, że o ile nawet jeśli jesteśmy w stanie na początku własnymi siłami produkować dane treści, to później trzeba albo zatrudnić osobę odpowiedzialną za tworzenie tych treści, albo zlecać je na zewnątrz. Dystrybucja jest akurat, jeśli chodzi o zasoby, dosyć łatwa, natomiast jeśli dystrybuujemy treści wielokanałowo, no to wymaga jednego miejsca, w którym widzimy ich efekt i jesteśmy w stanie go mierzyć, bo jeśli nawet będą Państwo w stanie prześledzić ścieżkę zakupową na swoim blogu i mierzyć wszystkie te współczynniki efektywności działań content marketingowych, to później, żeby skalować działania content marketingowe, będą Państwo musieli wyjść poza swojego bloga na zewnętrzne platformy. Będą Państwo chcieli zamieścić swoje formularze na witrynach kontrahentów, no, gdziekolwiek, i śledzenie właśnie tej dystrybucji nie jest już takie łatwe za pomocą takich podstawowych narzędzi. Treści opublikowane trzeba też monitorować. Nie tylko śledzić ich efektywność, ale też aktualizować je, odpowiadać na komentarze, odpowiadać na kryzysy. Każda treść, oczywiście w B2B to jest mało prawdopodobne, dużo więcej przykładów takich można byłoby podać z sektora B2C, ale każda treść marketingowa też może stworzyć problemy. Ktoś może nie zgodzić, może znaleźć błąd w naszym artykule eksperckim. Ktoś może słusznie bądź niesłusznie oskarżyć nas o plagiat, o naruszenie czyich praw autorskich. I świadomy, profesjonalny content marketer powinien monitorować takie zdarzenia i jak najszybciej na nie odpowiadać, bo naprawdę kryzysy w mediach społecznościowych łatwo jest zażegnać, łatwo jest obrócić je na swoją korzyść, natomiast trzeba działać szybko i zdecydowanie. No i oczywiście przed kolejnym etapem planowania powinniśmy wszystkie te dane i przeanalizować i powielać te najskuteczniejsze działania, no bo działania content marketingowe, szczególnie jeśli chodzi o produkcję treści, są dosyć kosztowne i tutaj warto się skupić na tych, które przynoszą najlepszy efekt. Dlaczego potrzebujemy platformy? Jeszcze mam właśnie przygotowaną taką jedną listę, która ma za zadanie troszeczkę Państwa przerazić, więc zobaczmy. Oto różne funkcje i stanowiska związane z procesem content marketingu. Mamy redaktora, mamy eksperta, mamy social media managera, mamy analityka, mamy projektanta, mamy kuratora treści, mamy współpracownika, autora, autora zdjęć, autora artykułów, autora wideo. Mamy pozycjonera, SEO, czyli człowieka, specjalistę, który dba o to, żeby nasze treści, jeśli są wartościowe, żeby dobrze były indeksowane przez Google.
Mamy specjalistę do spraw kampanii efektywnościowych. Jeśli chcemy coś wypromować szybko, potrzebujemy kupić trochę przestrzeni. Możemy to wykonać. Rzeczywiście w mniejszych organizacjach jedna osoba może łączyć wiele tych funkcji, czy wręcz wszystkie, ale jeśli będziemy chcieli skalować działania content marketingowe, nie da rady po prostu na dużą skalę ich prowadzić. I platformy pozwalają Państwu określić, które z tych funkcji chcieliby Państwo powinni Państwo trzymać in-house, które outsourcować, które zautomatyzować i po prostu wykonać za pośrednictwem jakiegoś oprogramowania. Content chaos to jest zjawisko, które właśnie na podstawie tych dwóch poprzednich slajdów występuje w większych organizacjach. I właśnie odpowiedzią na taki content chaos, czyli już rozpędzone działania content marketingowe, są platformy oferujące jedno środowisko zarządzania content marketingiem, wielokanałową dystrybucję treści umożliwiające właśnie z poziomu tego jednego środowiska dla całego zespołu. Zarządzanie właśnie różnymi typami treści i wsparcie, też to, na co my kładziemy nacisk w platformie NFPL, wsparcie na każdym etapie działań content marketingowych. Bo content marketing, mam nadzieję, że po tej prezentacji, po tym webinarium jest dla Państwa bardziej zrozumiały. No nie jest to jakaś wielka filozofia, natomiast on działa. Na początku, na pierwszych etapach działa bardzo, bardzo efektywnie. Pojedyncze artykuły, pojedyncze treści przynoszą duże efekty. Natomiast proces skalowania działań content marketingowych jest już dużo trudniejszy, no bo on polega po prostu na tym, żeby sumiennie i jak najlepiej w porównaniu do naszej konkurencji odpowiadać na te potrzeby związane z wiedzą i informacją klientów. I powielać dobre praktyki, a to nie jest tanie, no bo dobra treść kosztuje, Państwo w swoich firmach macie wiedzę, macie dane, na podstawie których ta treść może powstać, być może macie też własne zasoby twórców tej treści, być może potrzebujecie znaleźć ich na zewnątrz i właśnie w tym chcielibyśmy Państwu pomóc. Jako platforma, dostarczy też narzędzie pomiaru efektu. Właśnie, no, jeśli chodzi o naszą platformę, my koncentrujemy się na trzech głównych etapach content marketingu. Publikuj treść, buduj oglądalność, odbieraj leady. To jest jakby taki zalążek, na którym chcemy budować rozbudowane, kompleksowe narzędzie content marketingu. Rynek jest dosyć młody, bo amerykańscy dostawcy też dopiero uczą się obsługiwać i automatyzować proces content marketingu. No, mamy nadzieję, że po prostu po tym webinarium zgłoszą się Państwo do nas z kolejnymi pytaniami. Spotkamy się na kolejnym, że będą Państwo z nami rozmawiać za pośrednictwem naszej platformy. Mamy świadomość tego, że nasze narzędzie jest jeszcze pod wieloma względami niedopracowane, natomiast mamy ambicje mieć najlepszą obsługę klienta na rynku, bo moim zdaniem jest to kluczowe dla działań content marketingowych właśnie. Szybka przepływ informacji między nami a Państwem. I przejdźmy może teraz do pytań, bo widzę, że tutaj dużo się pojawiło, także chyba odpowiem najpierw na te, które pojawiły się ostatnio. Czy webinarium będzie dostępne do obejrzenia później? Mam nadzieję, że tak. To jest nasze pierwsze webinarium, ale z tego co wiem, to nie będzie z tym problemu i jest też taka nadzieja, że będzie nawet w lepszej nieco jakości niż na żywo. Przykładowe plany strategii CM.
Myślę, że no nie mam teraz tutaj przygotowanych takich strategii, natomiast bardzo chętnie w takim webinarium, na przykład poświęconym już konkretnym strategiom i ich realizacjom, odpowiem na to pytanie. W jaki sposób można badać wizerunek, jakie narzędzia, jakie sposoby, płatne, bezpłatne? Są platformy monitoringu marki w internecie, czy też w social media. One prowadzą analizę wyszukanych fraz, nazw państwa marki. Prowadzą też automatyczną ocenę, czy dany wpis w social mediach jest pozytywny czy negatywny. Natomiast jeśli chodzi o rynek B2B, tutaj najlepszym sposobem do pomiaru są formularze wysyłane właśnie do państwa bazy, pozyskanej właśnie za pomocą content marketingu. Czyli te wszystkie osoby, które są zainteresowane państwa treściami, które pobrały państwa poradniki, czy też weszły w jakąkolwiek interakcję z państwa marką, możecie państwo wysyłać im formularze oceny marki i oceny państwa produktu, i czy też nawet oceny treści na podstawie tego właśnie badać wizerunek. Natomiast najprostszym rozwiązaniem są platformy badania wizerunku marki w sieci. Tutaj są dwa polskie godne polecenia serwisy, Sotrender i Brand24, które też skutecznie działają na międzynarodowych rynkach. Natomiast no, też to są akurat narzędzia, z których ja korzystam, więc tamta moja odpowiedź nie jest kompleksowa. Wolałbym na takie pytanie odpowiedzieć jakby po chociaż krótkim researchu. Bardzo lubię jednak dostarczać takie na swoich webinariach, dostarczać informacje jakby sprawdzone i potwierdzone. Więc na pytanie, jak można mierzyć wizerunek marki, chciałbym już udzielić pani czy panu takiej no, pełnej odpowiedzi, pełnej analizy rynku. Jeśli chodzi o płatność, bo tutaj też pan Łukasz, jeśli chodzi o te sposoby badania wizerunku, płatne, bezpłatne, no jak to jest ze wszystkimi software as a service. Większość z doskonałych narzędzi jest dostępna za darmo, przynajmniej albo z ograniczoną funkcjonalnością, albo przez okres próbny. I później, jeśli jest pan zadowolony, prawdopodobnie w momencie, kiedy już widzi pan jakiś efekt i zwrot z tej inwestycji potencjalnej, może pan wykupić płatną wersję. Jakie wydatki trzeba założyć na promocję treści? No, jeśli chodzi o promocję treści, to ona nie jest konieczna w content marketingu, bo dobra treść obroni się sama. Tutaj dużo ważniejsze są wydatki na produkcję treści. Dobry artykuł ekspercki spozycjonuje się w Google sam i może się okazać, że na dany temat nie potrzebują państwo promocji. I też tutaj trudno jest mi bardzo odpowiedzieć na to pytanie konkretnie, bo my oferujemy też za pośrednictwem platformy państwu jakby wyceny zarówno produkcji, jak i promocji treści. To zależy od grupy docelowej, zależy od rodzaju treści, od tego, na jakim rynku chcą państwo ją promować, jak bardzo jest konkurencyjny ten rynek. I tutaj jeśli chodzi o ceny produkcji, na przykład artykuły eksperckie, one się wahają od 100 no, do 1000 zł. No, wszystko zależy od tego, jakie są państwa wymagania, na jaki temat ma powstać ten artykuł. No, to wymaga indywidualnej analizy. Zresztą tak samo jak kampania, no bo kampania content marketingowa promocji treści raczej prowadzona jest w modelu efektywnościowym, czyli po prostu rozliczana za kliknięcie od każdej wizyty osoby. No i tak te modele są z reguły
znaczy wyceny tych modeli zależą od tego, czego konkretnie dotyczy. Jak content marketing sprawdza się w branży firm szkoleniowych? Napisałem jakiś czas temu w naszej Akademii Content Marketingu, takim cyklu artykułów, które dopiero zaczynamy tworzyć o firmach szkoleniowych, no bo one na razie są, jakby dominują, jeśli chodzi o naszych użytkowników. Ma odpowiedź, jak sprawdza się w branży firm szkoleniowych? No świetnie, przynajmniej w założeniu, bo firmy szkoleniowe, no to są, to jest branża stworzona właściwie do content marketingu, no dlatego, bo ich produktem jest właściwie atrakcyjna treść, prawda? Dobre szkolenie jest gotowym materiałem content marketingowym. Wiadomo, że firmy szkoleniowe mają swoje różne strategie sprzedażowe, więc nie mogą po prostu dla celów promocyjnych po prostu udostępnić na przykład pełnych materiałów z jakiegoś wartościowego szkolenia, natomiast produkcja treści na potrzeby content marketingu polega w dużym stopniu też na dzieleniu dobrej, bardzo wysokiej jakości treści, jak na przykład zapisu wideo szkolenia na mniejsze zajawki, obudowywanie takiego koru, na przykład jakim jest wideo szkolenia, artykułami eksperckimi, które mogą dotyczyć poszczególnych części szkolenia, więc jak najbardziej, przynajmniej w założeniu, content marketing firm szkoleniowych powinien się sprawdzać. Zresztą dla wielu firm korzystających z platformy też się sprawdza. Też z racji tego, że opłaca się firmom szkoleniowym jakby wydać pieniądze na wygenerowanie leadu jednego sprzedażowego chociażby, gdyż cena jednostkowa takiego szkolenia jest z reguły dosyć wysoka, więc jeśli dobry artykuł ekspercki albo jakaś inna treść wygeneruje kilka nawet takich leadów, no to łatwo możemy sobie policzyć, że możemy na nią wydać znaczne środki i być zadowolonym ze zwrotu z inwestycji. Dobrze, widzę, że już nie ma więcej pytań. Ja tylko jeszcze na koniec chciałem zaprosić Państwa. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja do zaproszenia w międzyczasie, że będą Państwo chętni i po tym, jak jeszcze przeprowadzimy ankietę wśród Państwa na temat tego webinarium i czy kolejnych odcinków, mam nadzieję, że znajdą się chętni na już bardziej szczegółowe webinaria. Chciałem tak czy inaczej zaprosić Państwa na Inbound Marketing Forum, gdzie 8 października będę miał prezentację automatyzacja content marketingu. Jeśli są Państwo zainteresowani, zapraszam na tę stronę inboundmarketing.nf.pl. No a wszystkich zapraszam też do naszej platformy content marketingowej. No, rozwijamy ją przez cały czas. Natomiast zapewniam Państwa, że jeśli skontaktują się Państwo z nami za jej pośrednictwem, bo to jest też chyba najlepsze narzędzie, żeby właśnie otrzymać jakieś konkretne porady i konkretne wskazówki co do strategii content marketingowych, produkcji treści dla Państwa firmy, proszę kontaktować się z nami za pośrednictwem platformy. Czat w prawym dolnym rogu ekranu. Są tam obecni zarówno właśnie nasi specjaliści obsługi klienta, strategzy content marketingowi, redaktorzy, więc platforma nf.pl i no, mamy ambicje być miejscem, platformą content marketingową no, najbardziej przyjazną klientowi, jeśli chodzi o obsługę klienta i właśnie spełnianie takich indywidualnych potrzeb w zakresie doradztwa związanego z content marketingiem. Jeszcze jedno pytanie. Gdzie szukać autorów? Jedno pytanie. W firmie są zasoby, ale brak czasu. Gdzie szukać autorów do tworzenia contentu? Akurat, skoro to jestem, proszę się, jeśli mają Państwo takie właśnie potrzebę. My częścią naszej platformy chcemy, żeby był właśnie
giełda pozyskiwania autorów treści. Mamy jakby, ponieważ jesteśmy wydawnictwem od kilku lat już dobrych, działającym na rynku B2B, więc mamy relacje z autorami właśnie zajmującymi się tego typu tematyką. Proszę się skontaktować z nami. Mamy jakiś czas temu wśród użytkowników naszej platformy dystrybuowaliśmy specjalny formularz zamówienia treści. On jest bardzo prosty, po prostu wpisuje się mniej więcej, czego miałyby dotyczyć te treści. Nasi specjaliści jakby doprecyzują z Państwem takie zlecenie i później skontaktujemy Państwa z potencjalnymi autorami, więc odpowiedź jest prosta. Gdzie szukać autorów na zewnątrz? Za pośrednictwem naszej platformy, obsługa klienta. Skierujemy Państwa na formularz. Kiedy Państwo już zalogują się do naszej platformy, założą tam bezpłatne konto, będziecie Państwo też otrzymywać informacje związane z takimi akcjami i z ofertami właśnie wykonania treści. Jeszcze jest pytanie, co z zastosowaniem content marketingu w branży turystycznej? No jak najbardziej, jakby już kończy nam się czas, więc no mogę tylko odpowiedzieć tak jak z firmami szkoleniowymi. No, branża turystyczna jest dosyć konkurencyjna, jeśli chodzi o treści. Natomiast ona jest ciekawa, no bo przeprowadzałem taką analizę jakiś czas temu dla jednego z naszych użytkowników naszej platformy, dla hotelu, jakie treści mógłby tworzyć po prostu dla wypromowania siebie. No, potencjał jest duży, no bo oprócz tematyki związanej bezpośrednio z ofertą, ten obszar zaspokajania jakby potrzeb tej pierwszej informacji, inspirowania potencjalnych klientów, jest też często związany z regionem, w którym działa na przykład dana firma związana z turystyką. I są takie przykłady, w których firma, tworząc atrakcyjne treści związane z regionem, czy to z Mazurami, czy tam ze Śląskiem, w zależności gdzie działa, była w stanie jak gdyby przejąć tych wszystkich potencjalnych klientów, którzy byli zainteresowani informacją ogólną na temat regionu, na przykład co zrobić, prawda, jak się rozerwać, czy też jakie konferencje biznesowe są organizowane w danym regionie. Jeśli firma jest w stanie stworzyć treści na przykład odpowiadające na takie pytania, a nie tylko na te związane bezpośrednio z jej ofertą, zyskuje bardzo wartościową przestrzeń reklamową skierowaną, której odbiorcami jest dokładnie ta grupa docelowa, o jaką chodzi, czyli osoby, które w jakimś tam czasie wybierają się, czy też zastanawiają się nad tym, żeby się wybrać. No tutaj oczywiście jest stosowany content marketing w branży turystycznej i to tylko kwestia tego, żeby skupić się dokładnie na obszarach, które Państwa interesują i wypracować taką strategię i później próbować ją zrealizować. Także content marketing jest uniwersalnym narzędziem, nie jest narzędziem łatwym, natomiast jest łatwiejszy, dużo bardziej do realizacji w sektorze B2B, gdzie po prostu produkujemy treści dla profesjonalistów, a nie dla nastolatków. Nie musimy się przejmować tym, że musimy przerzucić naszą komunikację z Google do Snapchata. Nie wiem, widzę, że nie ma już pytań. Przyznam, że już troszkę też się zmęczyłem ze stresu tym pierwszym wystąpieniem, więc mam nadzieję, że Państwu się podobało, że nie zrazili się Państwo ogólnością tego webinarium. Takie było założenie. Zaprosiliśmy wszystkich Państwa na nie. I mam nadzieję, że wyrażą Państwo chęć na kolejne odcinki, gdzie zajmiemy się już zgodnie z praktyką content marketingową konkretnymi rozwiązaniami dla Państwa, także związanymi z platformą NFPL.
Dziękuję bardzo.